Ja jako biegacz bardzo się cieszę, że coraz więcej osób chce w takich imprezach startować i coraz więcej osób startuje. Z roku na rok przybywa sztafet, które chcą między sobą rywalizować i to jest piękne. Sama organizacja jest na najwyższym poziomie, co potwierdzają uczestnicy, którzy bardzo chętnie do kolejnych edycji się zapisują. Mam nadzieję, że ten poziom będzie się utrzymywać przez kolejne edycje i jeszcze będzie więcej chętnych do takiej rywalizacji. Ta impreza służy wszystkim. Służy integracji w zakładach pracy, służy indywidualnie startującym, którzy startują dla podreperowania swojej kondycji fizycznej. I to jest właśnie fajne. Do tego fajna pogoda, tylko się bawić. Dziękujemy wszystkim uczestnikom czwartej pomorskiej sztafety firm. W tym roku wystartowało 107 drużyn, więc rekord frekwencji. Reprezentanci najbardziej aktywnych firm z Pomorza i z całej Polski. Rekord frekwencji pobiła w tym roku firma IS, która wystawiła aż 9 drużyn. Także zapraszamy w przyszłym roku do wspólnej zabawy i startów. Drużyna ISK Polska specjalnie na tą okazję sztafety firm przygotowała unikatowe medale dedykowane dla naszej ekipy klubu biegaczy ISK. Wystartowaliśmy w 24-osobowym zespole. Patrząc na ilość uczestników, chyba najbardziej liczną grupą stanowiliśmy dzisiaj podczas biegu. To jest nasz 5., 10. start w tym roku. Jesteśmy z całej Polski, więc z całej Polski zjechaliśmy się specjalnie na sztafetę firm. Jesteśmy amatorami o różnym poziomie zaawansowania, od takich, co dopiero zaczynają i to był ich na przykład pierwszy bieg, do takich, którzy regularnie startują już od lat i biegają dużo naprawdę i szybko. Po prostu dla wszystkich jest ten klub. Atmosfera super, dużo ludzi, fajna muzyka, także... Najważniejsze, że dopisała pogoda i to się liczy najbardziej. Właśnie super patent na pogodę, bo my chyba czwarty raz startujemy, za każdym razem super pogoda, rewelacja.